Cześć, z tej strony San i witam was ponownie w Pillars of Eternity. Dalej znajdujemy się na przeprawie. O, właśnie wyskoczyło mi jakieś zdarzenie w warowni. Po drodze do Caednua brutalny wojownik napotyka na szlaku bandytów i musi ratować się ucieczką. Rozważ wzmocnienie straży, by zapewnić bezpieczeństwo podróżnym. No cóż, właśnie budujemy zachodni mur, który dosyć mocno wzmacnia nasze bezpieczeństwo, więc wszystko powinno być w porządku. Mamy również całą masę zadań do zrobienia, tak naprawdę nie wiem za co najpierw się zabrać, więc po prostu będziemy dalej eksplorować ten wspaniały świat i wszystko z czasem samo się rozwiąże. Co my tu mamy? Aha, żuki. Całą masę żuków. Wycofam trochę moją postać. Raczej nie ma sensu wystawiać jej na sam front. Pułapka uruchomiona. Oślepmy jednego. Drugiego powalmy. Tutaj dam krąg, żeby odnawiać wytrzymałość. I święty blask, jak zawsze, żeby ich podpalić. I odnowić jeszcze więcej wytrzymałości. Podpalmy jednego. Okej, okay, średnie przywrócenie wytrzymałości. To się przyda, bo już trochę jej stracił. Mam nadzieję, że wytrzyma. Chociaż został zatruty. Lekkie przywrócenie na niego. A, on już padł. No trudno. Ta trucizna robi swoje, z tego co widzę. Dobijmy tego jednego. Niestety te żuki naprawdę są silne. Gorsze od tych draków chyba. Ponieważ mają truciznę. Ale wygraliśmy. Jakoś. Wolałbym nie odpoczywać co każdą walkę, ale co na to poradzić. Rośliny. Czy coś jeszcze tutaj znajdziemy? Jest przejście na drugą stronę. A tutaj mamy posąg. Dosyć już zniszczony i więcej żuków. Wow, wyszedł z podziemi? Prawie jakby zostawił na nas pułapkę. Ciekawe, czy uda nam się przejąć nad nim kontrolę. O, udało się, jest po naszej stronie. To dopiero przydatne zaklęcie. Zabijmy tego ostatniego kamiennego. Udało się. Ale tam jest kolejna grupa na prawo. Yeah.
Okej, znowu przejmiemy nad jednym kontrolę. Całkiem dobra taktyka. O cholera, ile ich jest. O, udało się. Myślałem, że coś nie wyszło, bo przez chwilę był jeszcze wrogi, ale jednak zaskoczyło. Te dwa święte blaski naprawdę robią swoje. Praktycznie nie tracę wytrzymałości dzięki nim. O, udało się powalić jednego żuka. Mamy łatwe zwycięstwo. Jeszcze trochę uleczy swoją postać. I kończmy drania. Za ile poziom? Mniej więcej za połowę. Młodszy awansuje najszybciej. Zobaczmy, co to za nogi. Chciałem zbadać czaszkę, a nie odejść. Otworzyliśmy wejście do podziemi. Za chwilę tam zejdziemy, tylko najpierw zwiedzimy resztę lokacji. I odblokujemy przejście do następnych. O, może się zrobić niebezpiecznie. Jakieś martwe jaszczurki. Żmije dokładnie. Aż 4. O, wyglądają na słabe. Raczej nie tyle na słabe, co na takie, co mają mało życia. Udało się je zabić w kilka sekund. Trochę pieniędzy, a z nich skrzydła. Co my tu mamy? Jakąś grupę poszukiwaczy przygód. Wystraszyliśmy ich? No i został tylko przywódca. O, wygląda na to, że ułatwiłem sobie walkę i to bardzo. Została tylko trójka. Od razu spróbuję przejąć nad jednym kontrolę. Ten elfia wygląda mi na maga, więc skupiam wszystkie swoje postacie na nim. No i został tylko szef. Powalił mi kapłana. Ale tak właściwie to już wygraliśmy.
Dam jeszcze krąg, żeby odnowić wytrzymałość. I zabierzmy ich rzeczy. Co my tu mamy? Znakomity estok. Solidna różdżka. Całkiem niezłe przedmioty. Więc to oni wybili te wszystkie żmije. Draka o jajo. Oto? Wyślijmy niezłomnego. Nie udało mu się. No to w takim razie łotrzyka. Też się nie udało. Atletyka 5. Ciekawe, że ja podołałem. Mamy jajo. Kolejne zadanie. Cóż, nieważne. Zobaczmy te wszystkie przedmioty. Znakomity estok. A ja mam... Sprawiedliwość, co jest lepsze. Ten ma zdecydowanie większe obrażenia. Zobaczymy. Wytworne szaty, lekki pancerz. No to będą dla naszego kapłana. Lepsze od tego, co ma teraz. Solidna tarcza. Skórzany pancerz. Może być dla niej. Tutaj też średni pancerz. Różdżka oczywiście dla niej. Chociaż nie, ona używa kuszy. W takim razie prawdopodobnie zostawię to dla mojego maga, jak go ponownie dodam do drużyny. Niech leży w tym... w schowku. Księga czarów, ale nie widzę tutaj nic ciekawego. Wszystko mamy. To było na tyle. Jeszcze szybko zobaczę jego talenty i umiejętności. Wymienię mu te szaty na średni pancerz. Czy tam nawet lekki. Bez różnicy. Niech będzie lekki. Byle żeby trochę dłużej wytrzymał w tych walkach. Jej mogę dać. Te szaty, skoro i tak zawsze stoi w bezpiecznym miejscu. Przydałoby się odpocząć. Chodźmy dalej bić te żmije. Pięć na raz. Dobrze, że są takie słabe. Ciekawe, czy spotkamy jakiegoś większego smoka w okolicy. Mam nadzieję, że nie. Więcej skrzydeł. O, żadnej nowej lokacji po tej stronie? Leśne czatowniki. Dwa na raz, trzy na raz. Odejdźmy od nich. Okej. Wyszły same te... nieumarłe bestie. Niestety przyzwały mi małą zgubę ziemi, co komplikuje sprawy. Spróbuję przejąć jednego z nich.
a nim dam kolumnę na drugiego. Nie udało się go niestety powalić. Odnowienie wytrzymałości. Tutaj zmienię bronię na bliskościowe i oślepię tą jedną. Mój tank stoi tutaj, spróbujmy go powalić. Bo widzę, że z tym przejęciem to się nie udało. Jeszcze raz tą kolumnę. I przywrócenie wytrzymałości. No dobijcie tego jednego. I ostatni. Nie było łatwo, ale wygraliśmy. Cała masa drewna. I to niezły kolor, bo przepłudzonego. Jeszcze jednego tutaj widziałem. Jest. Oraz jakieś zwłoki. Oślepmy jedną. A resztę po prostu zabijmy. Czatownik za chwilę padnie. Niestety moja postać też umarła. Znaczy się straciła przytomność. Co my tu mamy? Buty długiego marszu. Premia do maksymalnej wytrzymałości. Atletyczność. Brzmią jak dobry item. Wymienię je ze swoimi. A te niech idą do niego. Musimy odpocząć. Bo z taką ilością zdrowia to świata nie zawojuje. Kolejna jaskinia. Więc mamy dwa miejsca jak na razie do zbadania tutaj. Te podziemia i jaskinie. Trochę boję się do niej wchodzić. Więc najpierw zbadamy ten brzeg rzeki. Dalej nic nam się nie odblokowało? Sarna i jakieś ruiny. Niestety puste. Jest schowek. A w nim zwój błędnego płomienia. Wilki. Z tym nie będziemy mieć problemu. Zmieniłem Roach'owi broń? Tak. Gdzie oni biegną? Co się stało w ogóle? Kliknąłem na wilka, a pobiegli w tę stronę. Zdecydowanie coś nie wyszło. Co zapłaci teraz moja drużyna, zbierając straszne baty od takich słabych potworów. Będę musiał wrócić się do miasta i zakupić więcej zestawów.
Zmieńmy jej broń na łuk. Widać, że ktoś tutaj był. Mamy zgaszone ognisko. Jakieś kolejne schowki? Niestety nie. Mamy wyjście z lokacji. Kolejny most z kamieni. No cóż, wrócę zakupić te zestawy i udamy się do podziemi. Jesteśmy z powrotem i schodzimy od razu na dół. Zaopatrzyłem się. O, widzę po ekranie wczytywania, że jesteśmy w jakiejś świątyni. No cóż, posąg dał nam pełną wskazówkę co do tego miejsca. Tylko czyj to był posąg? Jakiegoś boga? Bohatera? O tym zapewne się przekonamy, gdy zbadamy to miejsce do końca. Kukła. Dziedzictwo krwi. Więc to miejsce jest powiązane z tą Lady Isles, której wszyscy szukają w wiosce. Strażnik świątyni. Chodźmy najpierw zabić tego strażnika. Powoli. Mamy kultystów. O, zauważył nas. Na szczęście jest ich tylko trzech. O kurczę, to było potężne zaklęcie. Za połowę mojej wytrzymałości. Trafiliśmy w niebezpieczne miejsce. Powalmy ich jak najszybciej. Oczywiście mówię o tych kultystach, strażnik okazał się dosyć słaby. Nie mogę rzucać na niego zaklęć nawet. Z jakiegoś powodu. Krąg wytrzymałości. No, opanowałeś już strach? To wracaj do walki. Mamy ich. Naprawdę zostałem mocno zaskoczony tymi zaklęciami. Szaty kultysty. O. Odpocznijmy. Zapiszę. Zbadajmy te mniejsze pomieszczenia. Jakieś schowki, tajne przejścia, jak na razie nic. Będziemy się skradać, bo nie wiadomo, na co trafimy. Kolejny strażnik. I kultyści. On niech przytrzyma strażnika, reszta idzie na kultystów. Jeżeli skupi się na nich całą drużynę, to szybko umierają, ale przy większej ilości przeciwników może to nie być możliwe.
Ups, pułapka. Za późno ją zauważyli. Postać mi się zablokowała. Na szczęście mamy tylko jedną strażniczkę. Więc powinniśmy dać sobie radę. No dobrze, na tym zakończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej, w następnym dokończymy badanie tych lochów.